Hej, witajcie w Krwi i Winie, rozszerzeniu do Wiedźmina Trójki w towarzystwie niesamowicie przystojnego i znanego nam zabójcy potworów, jakim jest Geralt z Rivii. Zabieramy się oczywiście za nasze zadanie główne. Bestias tu są, udaje się do Corvo Bianco, by zbadać umieszczone w piwnicy ciało. No i z pewnością się tam udajemy jak najbardziej, jak najszybciej. Biały Wilk poszukiwany. O, ktoś mnie poszukuje. Zleceniodawca obiecuje wysoką stawkę w charakterze przewodnika. Biały Wilk w charakterze przewodnika. Coś ciekawego. Ogłoszenie, zlecenie dla Wiedźmina lub Wiedźminów, eskorta karawany. O, całkiem bardzo mi się podoba ten rodzaj zadania, ale nie będziemy sobie żadnego zadania tutaj zabierać. Na razie. Na razie skupiamy się na wątku głównym. Ale mi się tutaj podoba. Ten krajobraz jest fenomenalny. Dużo bardziej mi się podoba niż ten z Velen. Tam dalej widać takie fajne dwa głazy, duże, takie kły wręcz. Dużo bardziej mi się podoba kolorystyka, nasycenie. Jest tutaj przyjemniej. Domyślam się, że złośliwi mogą twierdzić, że jest tu aż zbyt kolorowo i ponura, szara kolorystyka z Velen była o wiele ciekawsza, czy też tam z Białego Sadu. O, zboczyłem troszeczkę z trasy. Co się stało? Wow! Płotka! Co ty robisz? Okej. Okay. Jedźmy zatem zgodnie z tym, gdzie nas kieruje minimapka. Muszę się pośpieszyć. Odgłosy walki? Faktycznie słychać jakieś odgłosy walki. Coś tu się musi dziać. Spłoszył się koń. Winnica Corvo Bianco. Jesteśmy na miejscu. Ładnie tutaj. Beczka. Dlaczego ona się toczy? Zaraza. Człowieku. Zabójca pewnie nadal jest w pobliżu. Zabójca musi być w pobliżu. Czy to jest ta nasza bestia, której my tak usilnie poszukujemy? Tutaj trup. Kolejny trup. Jeszcze jeden. Tutaj leży gość. Tutaj przewieszony koleś. Jest człowiek. Halo, wszystko w porządku? O nie. Widzę, że nieźle krwawisz. Ile to już trupów tutaj jest? Tutaj kolejny trup leży w piwnicy. Są i ślady. Tutaj też ktoś skonał właśnie przed sekundą. Mogę zbadać? Rzucono o ścianę z wielką siłą. Rzucono o ścianę z wielką siłą. Ciekawe. Co mogło rzucić ich o ścianę z taką siłą? Gdzież my tutaj jesteśmy? Wiecie co? Jest troszeczkę ciemno. Wyposaży się w kota. Gdzieś go tutaj mam. Nawet już widzę. Zamienimy go za może odwar z bazyliszka. Niech chwilowo będzie tutaj. Cyk. Pijemy sobie. Zbadajmy. Trzeba było nie lada siły, żeby ją wyłamać. Domyślam się, że został rzucony ten pan, biedny. Do wyłamania kraty. O, właśnie. Że to przy pomocy jego ciała, truchła, zostało to przeprowadzone. Ślady prowadzą tutaj, tak? Tak. Uch, kaccenka. Zobaczmy, co tutaj się stanie. Gdzieś tutaj powinno być ciało, ale rozumiem, że w chwili obecnej mamy ich pod dostatkiem tak naprawdę. To ciebie widziałem w gospodzie. Dlaczego zabiłaś tych ludzi? Nie chodziło przecież o głód krwi. Co to za dłoń? Co to za pazury? Odrąbana. Zupełnie jak ta, którą wyłowiono z rzeki. To jest ta sama zakapturzona postać, która gdzieś tam po tym moście przychodziła, kiedy byliśmy nad rzeką? Nie musimy walczyć. To stworzenie jest. Czy to jest wampir? Nie mogę pozwolić ci odejść. Okej. Wow! Bruxa! Co to jest? Jaka fala uderzeniowa. Zrobiła się niewidzialna. Wow. Z Bruxą mieliśmy chyba w samym Wiedźminie. Ej, czy ja mogę ją trafić? Proszę mi tutaj się przymknąć. Spróbuję użyć mięsa, żeby może jej zadać jakieś obrażenia. Ale to jest zwinne i szybkie stworzenie. Czy ja mam tutaj jakieś petardy? Jeden, nie wiem. Nie mam. Wyśmienita gwiazda tańcząca. Powinienem mieć więcej. Auć! Zajrzyjmy szybko do ekwipunku. Petardy, tutaj są. Czy ja coś mam? No ja kiedyś byłem zainteresowany. Ulepszony samum. Czarcia pruchawa, to jest trucizna, to może być dobre. Zamienimy za... A tu jeszcze mam coś.
No przeskocz mi tutaj na ten ekran. Ulepszony kartacz. No i to są świetne obrażenia fizyczne, srebrne. A z tego co pamiętam, co mieliśmy wszyscy okazję oglądać w trailerze do Wiedźmina, Bruxa jest stworzeniem magicznym, które srebro szczególnie powinno dotkliwie ranić. Ej! Pokaż się! Nie! Udało się uniknąć. Co za potwór? Szkoda, że mam ekwipunek w takim stanie. O, da się ją trafić, kiedy jest niewidzialna. Spróbuję tutaj użyć swojego młyńca. A nie, nie, niestety to tak... Działa to jakoś świetnie. Wypijmy odwar z Ekimy. Wypijmy odwar z Widłogona, mogą nam się przydać. Gdzie ty jesteś? Fajnie ją widać, jest taka poświata. O nie. Wpadłem tutaj w jej objęcia. Chcę sobie... Wow! Tu nie ma nawet czasu, żeby rzucać petardami. Najlepsza chwila, żeby zaatakować tę Bruxę, to w momencie, w którym ona zaczyna krzyczeć. Ale ją dopadłem gdzieś tu przy ścianie. Zamilcz. Czy ja ją tak skatuję? No to tak średnio widowiskowe będzie. Okej, udało się ją powstrzymać. Aj, wyciągnąłem nie to ostrze. Zabiła tych wszystkich ludzi, żeby dotrzeć do ciała. Szpon potwora, oko potwora, krew wampira. No Bruxa jest wampirem i większy niebieski mutagen. Wow, tu są na razie obfituje z samymi większymi mutagenami. Być może będziemy mogli z nich skonstruować coś lepszego. Zabierzmy się za zbadanie tego ciała. Co ona tu zrobiła? Dlaczego ona odświartowała? Bruxa jest wampirem, więc powinna się żywić krwią, tak? Napuchnięte od wody. Obie ręce odcięte. Ciało zostało poćwiartowane, tak jak sądziłem. Zacznijmy od odciętej dłoni, to mnie najbardziej intryguje. Dodatkowa dłoń. Nie należała do ofiary. Ale pewnie strażnicy nie zauważyli tego, gdy zbierali kawałki ciała. Jak mogli nie zauważyć? Czy to jest możliwe, że jest... A, no tak, ciało jest poćwiartowane. I wciąż płynie w niej krew. Kilka gatunków potworów ma silne zdolności regeneracyjne. Ale nigdy nie słyszałem, by odcięta kończyna po tak długim czasie zachowywała się jak żywa. Później dokładnie zbadam tkanki. Może czegoś się dowiem. Wow. Zbadajmy głowę. Zacznijmy od głowy. Długo leżał w wodzie. Głowa jest napuchnięta i w niektórych miejscach nadgryziona. Zrozumiałe, jeśli chodzi o wampiry. Ma coś wypchnięte do gardła. Wypchany monetami. Bruxa mu wypchnęła mieszek z florenami do gardła? Z kilku różnych prowincji. Jeśli to sprawka mordercy, to mamy do czynienia z potworem rozumnym. Być może Bruxa stanowi tutaj tylko część... Ciało zostało porąbane na kawałki już po śmierci. Część problemu. Zadano z wielką siłą, a kości są przecięte, nie zgruchotane. Stworzenie, które go zabiło, ma długie pazury, ostre jak wiedźmińskie miecze. Najpierw przebiło nimi serce ofiary. Nie zabiła go Bruxa. Z całą pewnością nie zabiła go Bruxa. Zakończmy oględziny. Mordercą najprawdopodobniej jest potwór, ale nie Bruxa. Zatem dlaczego wampirzyca przyszła tutaj po odciętą kończynę? I do jakiej istoty należy dłoń, która nadal jest ciepła po ucięciu? Co ma znaczyć mieszek wciśnięty w gardło? I dlaczego ciało zostało porąbane? Tak wiele pytań, tak niewiele odpowiedzi. Mało odpowiedzi. Poproszę Palmerina, żeby zabrał mnie do księżnej i wypytam o wcześniejsze ofiary. Ciekawe, czy te ciała, które znaleźliśmy tutaj, po drodze, to było już dzieło Bruxy, czy to też było dzieło tej bestii, tego potwora. Podnieść. Co mogę tutaj podnieść? Rękawice, gwardzisty, no i narzędzia płatnerskie. Szkoda, że płatnerskie, a nie kowarskie, bo byśmy mogli troszeczkę podreperować stan naszego sprzętu, naszych broni. A tak to niestety jesteśmy zdani na korzystanie z takich, no, uszkodzonych. Nie wiem, jak to przyszło. Wiecie co? Zerknijmy sobie, może tutaj coś jeszcze znajdę. Warto zawsze jakieś takie zakamarki prześledzić, nie? Nic tutaj nie mam. No to jest jednak stara winnica. Więc poza dobrym winem prawdopodobnie nie wiem, co będzie. O kurcze. Nienawidzę wychodzić z eliksirem kota wypitym na zewnątrz.
Zbroja. I tu zaraz znajdziemy całą zbroję pełną tego gwardzisty. Jak ona wygląda? To nie. To jest zbroja Shidal. Tu jest ten gwardzista. W miarę coś tam nawet kosztuje. Pancerza dużo daje. Wraz z najnowszą aktualizacją możemy przeglądać, jak wyglądają sprzęty, które zdobywamy. Więc możemy się z czystej ciekawości przyjrzeć, jakby wyglądała ta zbroja na nas, na Geralcie. Buty fajnie wyglądają, buty bardzo mi się podobają. No ale jednak na razie chcę pozostać przy swojej zbroi. Ale... Niestety... Muszę tutaj powyrzucać troszeczkę rzeczy. Gdyż iż ponieważ... zwyczajnie skończył mi się udźwig. Trochę tego wszystkiego przy sobie noszę. Wyrzućmy ten pancerz. I okej, okay, od razu trochę lepiej, bo chcemy oczywiście biegać. Kod zaraz się skończy, więc nie krzyczcie nie na mnie, że... O właśnie. Nie krzyczcie na mnie, że nic nie widać. Zaraz wszystko wróci do normy. Cóż za piękne miejsce. Było świadkiem takich okropnych rzeczy. Chciałem kontynuować swoje przemyślenia, swój wywód. Mam wrażenie, że dodatek będzie obfitował w bardzo wiele różnych gatunków wampirów i potworów, z jakimi będziemy się mieli okazję zmierzyć. I na chwilę obecną moje spekulacje odnoszą się do tego, że... A to turniej. Że bestia, przynajmniej nazywana tutaj przez miejscowych, to może być jakiś, nie wiem, ród wampirów, to może być jakaś zgraja wampirów. Dolina. Znajdź Palmerina i poproś go, żeby zaprowadził cię do księżnej. Dzień dobry, witam. Znajdę tutaj jakiegoś dobrego kowala. Hej. Co? Dobry dzień, gdzie zrobić interes? Z całą pewnością takie wielkie wydarzenie, jakim jest taki turniej, może być świetną okolicznością do tego, żeby zarobić jakąś ładną sumkę. Już widzę tutaj, gdzie mam się udać do Palmerina. Żałuję, że na mapie nie widzę żadnych znaczników, które mogłyby mi, kurczę... Jest kowal! Zanim udamy się do Palmerina, to w pierwszej kolejności, kurczę, udamy się tutaj do kowala. A, jeszcze dlaczego chomikuję te wszystkie sprzęty? Widzieliście w moim plecaku mnóstwo mieczy i... Zawodowiec. Geralt, zawodowiec. Stają się na dobrej robocie. Chomikuję takie te sprzęty, ponieważ w tym rozszerzeniu podobno Geralt będzie w stanie zarządzać jakimś swoją mieścinką. Co tam masz? Miejscem takim stałym pobytu. Domostwem. I w nim będzie można sobie układać na takich, powiedzmy, nazwijmy to wystawach. Sprzęty. No i takie co fajniejsze staram się schomikować, ale zbroje są strasznie ciężkie i dużo tych zbroi muszę wyrzucać po drodze. Kilka tych pancerzy chcę sobie zostawić, żeby gdzieś tam je powiesić. No i miecze, żeby też ich troszeczkę było. To jest jakiś tam mój dobytek. Rzemiosło, rozbierz na części, usuń ulepszenie, napraw. To jest właśnie to, co byśmy chcieli zrobić. Droga ta naprawa, naprawy wyposażone. Za 600 będzie nas to kosztowało. No to jest, powiem szczerze, że to drogo, ale musimy to zrobić. Chcemy, żeby nasz ekwipunek był w dobrym stanie. I to by było tyle. Dziękujemy za usługi. Gwintem zajmiemy się kiedy indziej, może poza kamerami, żeby was nie nudzić. A chyba, że jesteście ciekawi, dajcie mi znać w komentarzu. Jeżeli będziecie chcieli oglądać rozgrywki Gwinta, no to jak najbardziej się tym zajmiemy. Uwielbiam grę w Gwinta. I kolekcjonuję tutaj karty, zbieram, szukam. Czy to jest Palmerin? Co on ma tutaj za audiencję w postaci dzieci? Przepuśćcie mnie, proszę bardzo. Ech, mnie coś tutaj, kurczę. Porozmawiać z księżną. Jeszcze... Historia skończona. Wracajcie do rodziców. Ale zaraz, szlachetny Palmerinie. A co z historią o Redivierze i Smoku? Ta opowieść musi zaczekać. Ale przyjrzyjcie się dobrze człowiekowi, który stoi przed wami. To Geralt z Rivii, mistrz cechu wiedźmińskiego, który walnie przyczynił się do pokonania olbrzyma Goliata. Mistrzu Wiedźminie, czy to prawda, że cnota zawsze triumfuje i zwycięża niegodziwość? Czy chcemy dzieciom ściemniać, czy zaserwować im smutną jakąś taką prawdę? Geralt jest cynikiem i osobą, która chyba niespecjalnie się w to bawi, ale ma też niesamowite miłosierdzie. I wszyscy go dobrze znamy. Wybierzmy tę opcję. Różnie to bywa. Czasami wygrywają cnotliwi, a czasami łotry są w górę. Ale i tak warto być porządny. A dlaczego? Skoro to wszystko... Spodziewałem się takiego dopytywania. Przypomnijcie sobie opowieść Palmerina.
Porządny człowiek gromadzi wokół siebie przyjaciół, którzy zawsze mu pomogą. Zaś Łotr może liczyć tylko na innych Łotrów. Kogo lepiej mieć za przyjaciela? Człowieka cnotliwego. I mnie się tak zdaje, Geralcie. Dość już tych pytań. Wracajcie do rodziców. No, dzieciaki pouczone. Wybieramy się do księżnej. Jeszcze efekty eliksiru z nas nie zeszły. Ona przybyła na błonia turniejowe i będzie oglądać walkę na arenie. Jeśli się pośpieszymy, zdążysz z nią porozmawiać, zanim zacznie się spektakl. Prowadź. Na to skrycie liczę. Chciałbym z nią pomówić, zanim się to wszystko zacznie, bo to chyba turniej nie jest naszą sprawą. Chociaż mam ciche wrażenie, że odegra tutaj jakąś rolę. Nilfgaardzcy gladiatorzy? Blisko, ale niecelnie. Zresztą sam zobacz. Żeby przypadkiem nie przyszło nam brać udziału w tym turnieju, z nas żadni rycerze. Ktoś zamierza walczyć z szalejem? Wyłupionym przez przywiązane do ogona dzwonki? Co w tym złego? To prezent od cesarza. Potwór potworem, a może bardziej zwierzątko, ale no nie powinno się znęcać na czymś takim. Zresztą to też niebezpieczne. Co jeśli on coś komuś zrobi? Powinniście dręczyć Szarleja. Ogłupiony tchonkami. Stanie się pośmiewiskiem. Zabijasz potwora? Ty? Wiedźmin? Ja zabijam potwory, bo zagrażają ludziom. Wy chcecie upokorzyć jednego z nich. Ucieszę Gawiedzi. Może nie dokonałem najlepszego wyboru tej wypowiedzi. Ktokolwiek będzie walczył z Szarlejem, ta walka nie przyniesie mu rycerskiej chwały. Kto będzie przeciwnik Szarleja? Dowiedzmy się tego. Walczył z potworem. Jo, już go poznałeś. Aha, olbrzyma nie udało mu się ubić, to teraz się na Szarleja będzie zasadzał. Wielka miłość wymaga wielkich poświęceń. No właśnie, jak ja dostałem koniec końców trofeum z tego olbrzyma, Goliata. Przejdźmy do tej księżnej, dowiedzmy się czegoś więcej o tych poprzednich ofiarach, żebyśmy mogli popchnąć to wszystko do przodu. Jest rycerz, który stawi chyba czoła Szarlejowi. Przyjdzie nam to oglądać. Nadobnej pannie Vivien. Już się zaczęło. Będziemy musieli zaczekać na koniec walki. Coś czuję, że bez interwencji Wiedźmina może być różnie. Ma skądś taką kamienną skórę do potworzysko. Co jest? Wow. Faktycznie drażnią go te dzwonki. Czarno to widzę. No może Szarlej pozbędzie się dzwonków i... Wow, ale świetnie się toczy. Może Szarlej pozbędzie się dzwonków i temu rycerzowi troszeczkę... nauczy go troszeczkę szacunku. Co jak co, ale nawet potwora trzeba szanować. O, i rozbił kajdany. I teraz da popalić mnie temu rycerzowi. Te jego przechwałki z zabijania potworów skończyły się źle. Wiedziałem, że tak się skończy. Tak, przeczuwałem. To już trzeci taki duży tak naprawdę przeciwnik. Mam wrażenie. Musisz być cicho. On wykrywa nas tylko, gdy nas słyszy. Wow, jak ja mam zadać mu jakiekolwiek obrażenia? Au! Muszę być cicho, więc będziemy się poruszać jak najciszej się da. Teraz jest dobry moment odpowiedni. Okej, całkiem. Zadaliśmy mu całkiem przyzwoite obrażenia. Pić nie mamy co w chwili obecnej. Auć, tego się nie spodziewałem.
Musimy go jakoś przewrócić. Wiecie co? Wezmę sobie Arda. Może się przydać. Nie był tak skuteczny, jakbym chciał, żeby był. Więc wrócimy z powrotem do Quen. Rozumiem, że nie ma co go tutaj atakować, dopóki on nie... Nie za bardzo. Rzucę sobie tarczę. Czy ja mogę coś zrobić, żeby to potworzysko się przewróciło? Dobra, toczy się. I nie trafiło. Czy on musi uderzyć w ścianę? Au! Au! Całe szczęście, że mam tak rozdane perki, że jest. Całe szczęście, że mam tak rozdane perki, że wypicie każdorazowo eliksiru już na samym początku. Ała! Tak, musi uderzyć w ścianę. No to nie było zbyt skomplikowane. Musimy się trzymać ścian. Co się stało? Schował się skubaniec pod ziemię. Weźmiemy sobie czarcią purchawę. Co on robi? Co on wyprawia? Okej, został mu taki ostatni, jedna trzecia paseczka mu została, trzecia część. Ale no, czy ja truję też Parmerina? Boże, on nie może też umrzeć, to też jest ważne. Nie, chyba go to nie truje. Rzućmy sobie znak. Zmieńmy może broń na kuszę, zobaczymy czy to coś zmieni. Broń miotająca pociski. Nie. Zmień pocisk, R. Nie mogę zmienić, belty z tępym końcem. Średnie. Musi uderzyć w ścianę. Tutaj, przy dalu. Auć! Palmer mi zaraz umrze. Skończy to tragicznie. Co za potwór. Chodź tu. Halo! Oła! Uderzył. W porządku. Teraz musimy go, kurczę, pociąć na amen. Jest! No bo już z Palmerinem było ciężko, musiałem doprowadzić najwięcej rzeczy, jak tylko się dało. Ryzykując nawet to, że tam uderzę go w tą kamienną skórę i to mnie odrzuci, no ale... Było trzeba. Z takim potworem mierzył się tamten rycerzyk. No muszę przyznać, że porwał się troszeczkę. Mistrz cechu wiedźmińskiego pokonał Charleya! Spójrzcie, jak z bestii uchodzi życie! Już taki trzeci duży przeciwnik, można by go nazwać nawet jakimś takim bossem. Czyń swoją powinność. Dokończ dzieła! Dobić potwora. Oszczędź Charleya, Charleya dobi. Czas mi leci. Dobijemy go z prostej przyczyny. Niech się nie męczy. Dokładnie. I tak ktoś by to zrobił, on i tak został. Nie ma już specjalnej szansy, przecież nie wypuścimy go, żeby biegał. Walka skończona! Szkoda, że tak się to skończyło, bo lepiej dorwać potwora, który gdzieś tam grasuje na wolności, no i uprzykrza się ludziom, niż takiego potwora, który tutaj został przyprowadzony na śmierć z samego początku. Jak tam, rycerzyku, trzymasz się? Mało brakło. Chłopak byłby martwy. Nic. Nie jest. Vivien? Uśmiechnij się, jak przystało na bohatera. I milcz, bo ledwie mówisz. Właśnie tu idzie. Coś tak podrygują włosy tym paniom. Geralt, muszę z tobą pomówić. Vivien. Później porozmawiacie. W lazarecie. Geralt, to było wspaniałe. Oszałamiające. Wasza miłość. Mieliśmy znakomity pomysł, żeby po ciebie posłać. W istocie jesteśmy niezmiernie zadowoleni i bardzo, bardzo wam radzi. Jestem zaiste zaszczycony. Zajmijcie się naszym młodym bohaterem raz. My porywamy Geralta na rozmowę.
No i wspaniale. Tego oczekiwaliśmy zresztą, nie? Długo czekaliśmy na twoje przybycie. Już traciliśmy nadzieję. A tu takie wejście. Zorganizowanie walki z Szarlejem było złym pomysłem. Wasza miłość, musimy to nadmienić. Szarlej jest bardzo niebezpiecznym stworzeniem. Nawet dla rycerza w pełnej zbroi. Nonsens. W tu są. Rycerze od zawsze szukali chwały w walce z bestiami. I on zyskał kilka sieńców i blizn w zamian za wieczną chwałę pogromcy potwora. A tak średnio się przyczynił do tego. Gdyby Szarlej przedarł się na trybuny, doszłoby do masakry. Geralt, mimo że doceniamy twoją niespodziewaną interwencję na arenie, przypominamy, że zostałeś wynajęty. I jak się niebawem okaże, hojnie opłacony w związku ze zgoła innym zadaniem. Okej, okay, więc przejdźmy do zlecenia, skoro już aż tak starałem się to wytłumaczyć. Oczywiście, ale nie tutaj. Potrzebny nam będzie Damian, który prowadził śledztwo do twojego przybycia. Tylko gdzie on może być? Chodź, poszukamy go. No, jest nie sposób odmówić tak wysoko urodzonej osobie, jak księżna. Powiedz nam, czy przybyłeś sam, czy w towarzystwie wicehrabiego Juliana? Chciałaś się widzieć z Jaskrem, wasza miłość. Nie, to znaczy tak. Tylko po to, żeby mu powiedzieć, że żałujemy. Tak, głęboko żałujemy uchylenia wydanego na niego wyroku śmierci. Czyli i tutaj Jaskier sobie przyskrował. Gdybyśmy tylko mogli cofnąć czas, dopilnowalibyśmy, żeby zgnił w wieży, żeby go powieszono, ścięto i łamano kołem. Ciekawe, co nabroił. A oto człowiek, który osobiście powiódłby go na szafot. Kapitan mojej gwardii, Damian de la Tour. Wasza miłość, wiedźminie. Witaj. Przykro mi to mówić, ale żołnierze, którzy zajmowali się ciałem ostatniej ofiary... Wiem już o wszystkim. To stworzenie w piwnicy Corvo Bianco. Czy to była bestia? Nie, to była Bruxa. Taki rodzaj wampira. Była związana z bestią. Skąd pewność? Uważnie przeanalizowałem ślady na brzegu rzeki i w Corvo Bianco. Próbujesz insynuować, że śledztwo było dotąd prowadzone niestarannie? Geralt nic takiego nie powiedział. Nie przerywajmy mu. Oglądałem ciało ostatniej ofiary i znalazłem coś, co muszę zbadać. Będę potrzebował do tego spokojnego miejsca, a być może pomocy alchemika lub czarodzieja. Prócz tego chciałem porozmawiać o poprzednich ofiarach. Jak rozumiem, z panem de la Tour. Po pierwsze, nie musisz mnie tytułować. Po drugie, powinieneś wiedzieć, że byłem przeciwny ściąganiu cię tutaj. Słyszałem o tobie. I wiem, że twoje przybycie zawsze oznacza kłopoty. A my tu mamy dosyć kłopotów i bez ciebie. Poradzilibyśmy sobie z bestią sami. Nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości. Damian, dyskusja na temat zatrudniania wiedźmina jest już zamknięta. Definitywnie. Ale skoro poruszyłeś ten temat, porozmawiajmy o wynagrodzeniu Geralta. O, wspaniale. Pomówmy o pieniążkach. Powiedz, czy prawdą jest, jak mówią legendy, że wiedźmini zwyczajowo żądają tego, co w domu zastaniesz, a czego się nie spodziewasz? No nie zawsze, nie zawsze. To nie do końca prawda, wasza miłość. Prawo niespodzianki stosuje się bardzo rzadko. Zazwyczaj przyjmujemy zapłatę w złocie. Trochę szkoda, bo to prawo brzmi bardzo ładnie. Z drugiej strony, po powrocie do pałacu, zostalibyśmy pewnie zniecierpliwionych petentów albo wzornik z tkaninami do sukni. Nie miałbyś pożytku z niespodzianek, które są naszym udziałem? Z tej przyczyny postanowiliśmy nagrodzić cię aktem własności winnicy Corvo Bianco oraz sumą pieniędzy, którą bez wątpienia uznasz za wystarczającą. Przypomniałam mi, że teraz mam coś ciekawego. Od teraz. W
trakcie łowów przydać się kwatera. Jednak pieniądze dostaniesz dopiero, gdy wytropisz bestię. To piękny gest, wasza miłość. Ale czy Corvo Bianco nie jest aby tymczasową kostnicą? Doprawdy? No nie. Znów bałagan w kancelarii. Dosłownie na jeden moment nie możemy spuścić ich z oczu. Ale zdaje nam się, że dla Wiedźmina to nie kłopot. Co więcej, nic nie buduje marki wina lepiej niż ponura legenda. Dziękuję, wasza miłość. Zlecenie oczywiście przyjmuję, ale jak wspomniałem wcześniej, będę potrzebował informacji od Damiena. Zacznijmy od początku, od pierwszej ofiary. Kim była pierwsza ofiara? Najpierw zginął Crespi. Kiedyś zwycięstwa w turniejach przyniosły mu sławę, ale potem zestarzał się. Zawiesił miecz na kołku i zajął się produkcją wina. Crespi nie był lubiany przez winiarzy. W interesach uchodził za bezwzględnego i ponoć oszukiwał. Poprosił nas o dyspensę od wszelkich dworskich uroczystości, której jednakowoż nie udzieliliśmy, bo kto raz złoży śluby rycerskie, rycerzem zostaje na zawsze. Słusznie. Jak zginął? Gdzie znaleziono ciało? To właśnie było niezwykłe, bo siedział przy wieczerzy i nagle któryś z biesiadników zauważył, że go nie ma. Godzinę później patrol Straży Miejskiej znalazł go na klęczkach, opartego o miejski premierz. Na szyi miał zawieszony swój miecz. Umarł od ran zadanych z wielką siłą. Pazurami, nie bronią. Zginął gwałtowną śmiercią, ale ciało spoczywało na klęczkach. To znaczy, że ktoś się tak ułożył. Tak to wyglądało. Okej. I co wiadomo o drugiej ofiarze? Jak wyglądało drugie zabójstwo? Wszyscy wiedzą, że w tym mieście jest kilka miejsc, do których po zmroku nie zapuszcza się nikt rozsądny. To właśnie w jednym z nich znaleziono ciało Ramona Villac. Po pierwszym zabójstwie na Beauclair padł blady strach. Mieszkańcy stali się czujni, nie zapuszczali się w miasto. W rezultacie wieść o drugiej ofierze przyniosła nam grupa, jakby to powiedzieć, zatroskanych miejscowych rzezimieszków. Nawet zbiry boją się bestii? To o czym świadczy? Rozumiem, że wykluczyłeś śmierć z rąk bandytów. Za kogo ty mnie masz? Ramon Villac z pewnością zginął od pazurów. Rana była głęboka i czysta. Znaleziono go w rynsztoku, ubranego w koszulę nocną i szlafmycę. Pod głową miał poduszkę, a zamiast miecza szkandele do ogrzewania pościeli. Ramon Villac. Rycerz, który kilkanaście lat temu był doradcą naszego książęcego ojca. Ktoś zadał sobie sporo trudu, żeby go ośmieszyć. Może jednak chodziło o zemstę. Nie wykluczyłbym tego. Villac prowadził szemrane interesy ze świadkiem przestępczym. Ale nigdy nie zdobyłem twardych dowodów przeciw nim. Dokładnie, to chciałem powiedzieć, że oby te ofiary były rycerzami. Czyli dwie pierwsze ofiary były rycerzami, którzy lata świetności mieli za sobą. To samo można powiedzieć o trzecim zabitym. Pan de la Croix zwykł mawiać, że nowe czasy stawiają przed rycerzami nowe wyzwania, a przedsiębiorczość jest szóstą rycerską cnotą. Dorobił się na handlu zbożem. Palmerin nazywał go nawet Della liczy krupą. Znalazłem przy ciele woreczek z monetami. Floreny, z różnych czasów i różnych prowincji cesarstwa. De la Croix lubił pieniądze, ale nie miałby cierpliwości do numizmatyki. Podobieństw między ofiarami jest więcej. Wszystkie ciała znajdowano w dziwnych miejscach i okolicznościach. Tak jakby morderca chciał coś przez to powiedzieć. Przeraża nas pogarda, z jaką potraktowano ludzi honoru. Do kroćset! Oni byli rycerzami, tu są! Może właśnie w tym rzecz. Z tego, co usłyszałem, wynika, że żaden z nich nie był wzorem cnót. Może na to zwraca uwagę bestia. Każdy z zabitych był rycerzem i przysięgał wierność pięciu cnotom, nawet jeśli... Jakim cnotom ślubują wierność rycerze tu są? Honorowi, mądrości, hojności, waleczności i współczuciu. Bestia piętnuje upadek obyczajów.
Kanon cnót no, jest ustanowiony może i nie będziemy w to się bardziej zagłębiać. Upadek obyczaju. Każda ofiara została upokorzona, tak jakby morderca chciał wskazać brak cnoty rycerskiej. Zamiast honoru, premierz. Zamiast mądrości, śmieszność. Zamiast hojności, mieszek złota w gardle. Niby się zgadza, ale nie pasuje idealnie. Coś w tym jednak jest. Skoro całe miasto zgodnie powtarza tę interpretację, jeśli idziemy dobrym śladem, to kolejne morderstwo również będzie pokazowe i napiętnuje przeciwieństwo czwartej cnoty. Można też założyć, że znów zginie stary rycerz. Zastanówmy się. Wszyscy rycerze przebywają albo na błoniach turniejowych, albo w pałacowych ogrodach, gdzie odbędzie się doroczne polowanie na zająca. Słyszałeś o tym zwyczaju? Milton coś wspominał. Z nieznanych mi przyczyn cieszył się na występ w kostiumie zająca. Zaraz. Niecodzienne okoliczności. Rycerz w sile wieku. Tchórzostwo. Tchórzliwy jak zając. Czy to możliwe, że następną ofiarą ma być Milton de Peyrac Peyran? Przecież Milton znał de la Croix. Mówił mi o tym nad rzeką. Damien, jak mogliśmy to przeoczyć? Przed laty de Peyrac Peyran, Crespi, de la Croix, Dulac, wszyscy czterej tworzyli drużynę rycerską. Dowiedzmy się więcej na ten temat, to może być ważne. Przyjaźnili się. Byli zaufanymi ludźmi naszego książęcego ojca i wiele razy widzieliśmy, jak ten powierza im szczególnie delikatne zadania. Potem ich drogi się rozeszły. Nie może być mowy o przypadku. To kluczowy trop do rozwiązania zagadki bestii. Wasza miłość, trzeba jak najszybciej dotrzeć do Miltona. Sęk w tym, że zabawa w ogrodzie zacznie się lada chwila, a on siedzi gdzieś w ukryciu jako zając i czeka, aż znajdą go podchmieleni dworzanie. Nikt nie wie, jakie miejsce wybrał sobie na kryjówkę. W takim razie każę natychmiast przerwać grę. Przede wszystkim zachowajmy spokój. Damien, każ przeszukać ogrody. Tylko dyskretnie. I pod żadnym pozorem nie przerywaj zabawy. Wybuch paniki może skłonić bestię do szybszego ataku. A ty, Wiedźminie, za mną. To moje ogrody i mój rycerz. Nie pozwolę na żadne morderstwo. Nie pod moim pałacem. Konie! Sprowadźcie nam konie! No to się podziało. Troszeczkę posunęliśmy się do przodu. Już kilka rzeczy wyszło na jaw. Chodzi o rycerzy z jednej grupy. Ciekaw jestem, czy było ich czterech, czy może było ich więcej. Wow. Szkoda takiej drogiej sukni. Pewnie można by za to nieźle zarobić. Co jest? Już ja ci... Księżna pani, ja... Masz, tylko nie pomnieć. Naprzód! Można rzec, że księżna bierze sprawy w swoje ręce. Całkiem... dosłownie. Przynajmniej jestem jakoś zaabsorbowana. Jedwab, uważaj! Nie tak jak inni zleceniodawcy, którzy tylko dają zlecenie, mówią: Geralt, zrób to, znajdź tego i poznać się takiego innego potwora. I wszystko w temacie. No ale, czy odnajdziemy zająca przed bestią i czy dowiemy się czegoś więcej, czy posunie się nasza sprawa do przodu, no to dowiemy się już w następnym naszym spotkaniu. Na chwilę obecną dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Dzięki, że byliście ze mną. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, jeśli wam się podobało. Napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie. Czy bestia jest jakimś starym wampirem, a może to zgraja wampirów, którzy poszukują jakiejś zemsty. Być może jakiś stary, bardzo stary rycerz, który ma z wszystkim na pięku. Zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić każdego kolejnego odcinka z Wiedźmina, który się pojawi, no i innych filmów. A ja tymczasem będę się z wami powoli żegnał. Dajmy jeszcze tylko... przerwę w ten sposób. Ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że się podobało, dajcie mi znać. Do zobaczenia w następnym filmie. Hej!